Witam bardzo serdecznie w grze 18th Hole na Acorna. Gra wydana w 1983 roku, a stworzona przez Tima Rogersa. Więc z pasją tutaj wciskamy. Jest to taka krótka instrukcja, właściwie niewiele mówiąca. Więc zaczynamy rozgrywkę. I jak to wygląda? Musimy wybrać klawiszami cyfrowymi. Horizontal, czyli jak daleko przewidujemy, gdzie, że jest dołek. Czyli powiedzmy, że tutaj dam sobie 6. Vertical, to jak wysoko chcemy podbić tą piłkę, aby ona wpadła. Powiedzmy, że 4 i zobaczymy. No i udało mi się za pierwszym razem. I czy chcę zagrać jeszcze raz? Oczywiście tak. No i w tym momencie mamy kolejną rundę. Za każdym razem piłka ustawiana jest w nieco innym miejscu i dołek także. Więc to już jest tak jakby końcówka, że tak powiem, gry w golfa, gdzie już trzeba właśnie piłką trafić do dołka. Powiedzmy, tutaj damy może 7, 5 może, zobaczymy. Oj, chyba troszkę za daleko. Więc teraz horizontal damy może 2 i 3. No i tak też wyszło. I kolejna rozgrywka. Oczywiście, że tak. Jestem nieugięty. Można oczywiście cały czas 1-1 wciskać. I wreszcie trafimy w dołek, ale to w zależności jak daleko jest piłeczka, no to może to potrwać dość długo. Więc dam 5-3 może, zobaczymy. Trochę za krótko. 2 i 3. No i za siódmym razem teraz wyszło, tak? No i w ten sposób można sobie pograć, czy to ze znajomymi, czy samemu, jak się nudzimy. Udało mi się za pierwszym razem trafić. Dobra, dam 8 na przykład i 6. No właśnie, jeśli przestrzelimy, to wyrzuci nam komunikat, że żeśmy wybili piłkę za daleko poza obszar tego dołka, no i czy gramy jeszcze raz. Oczywiście jeśli wybiorę nie, to gra się zakończy. 5 może i 3, zobaczymy, czy uda się. Trochę brakło. 2-1. Za trzecim razem, tym razem weszło. No i także taka bardzo, bardzo prosta gra. Ale można pograć w sumie 7-3 może, zobaczymy. Ach, prawie że. No to 1-1. Ok, za drugim razem. Więc tak ta gra wygląda. Cóż tutaj więcej na ten temat można powiedzieć? Więc do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na Acorna.